dobry, Kasiu. Dzień dobry. Boże, Kasia, ty jesteś teraz spokojna. Co się stało? Ja jestem spokojna? No. Wiesz co, bo jestem od godziny 10 w pełnym takim, na takim speedzie. Wiesz, stanęłam przed gabinetem fryzjerskim dzisiaj 10:15. Okazało się, że fryzjer zapomniał. Więc stałam na tych szpilkach na Mokotowskiej i zastanawiałam się, co dalej, młody człowieku. Po czym biegłam w tych szpilkach do Złotych Tarasów, a potem na konferencję, która się odbywała Green Crossu i jestem zmęczona po prostu. Stajesz przed fryzjerem, gwiazda, która ma za 45 minut konferencję. Fryzjer mówi, pani Kasiu, zapomniałem. Zapomniałam. No, co zapomniałam. Mówi Kasia? No nic, rozumiem. Powiedziała, no dobrze, to ja pójdę dalej? To poszłam tak, poszłam do Złotych Tarasów, świetne dziewczyny, zrobiły mnie w 15 minut. Jacy powinni być mężczyźni? Ja już jestem w związku, więc jakby tutaj nie ma o czym mówić. No, mężczyźni powinni być tak jak mój facet. Bo sobie gdzieś tam go wymarzyłam w takiej formie. Ale wiesz co, dawno się nie wypowiadałam na temat mężczyzn, bo jakby był taki moment, jak byłam kobietą singielką, to byłam pierwszą singielką Rzeczypospolitej. I się wypowiadałam po prostu w każdych programach na temat, jak to jest ciężko w dzisiejszych czasach, bo nie ma mężczyzn. I rzeczywiście ich nie ma? No wiesz co, jak słyszę od moich koleżanek, to ich nie ma. Ale mi się wydaje, że jak ja się tak patrzę, teraz trochę zmieniłam środowisko i widzę różne pary, z którymi my spędzamy czas, to oni są. Czyli może to nie jest tak, że ich nie ma, tylko kobiety są bardziej, za bardzo wymagające? No, jesteśmy wymagające, bo my jesteśmy szybkie w działaniu i szybko reagujemy i wszystko musimy mieć natychmiast now, a z mężczyznami to tak nie jest, no jak, po prostu. Jak cię komunikować z facetami? Albo jak komunikować do facetów? No, wiesz, każda kobieta ma inny sposób, no, coś innego działa. Mi mądra kobieta powiedziała, usługa za usługę. I ja mówię, ty posprzątasz swoje torby, a ja ci zrobię zupę. Działa? Proszę bardzo. No. Nie zawsze. No nie zawsze działa. Ktoś zadał mi pytanie, zapytaj Kasię, dlaczego zgodziła się na wypuszczenie okładki twojego stylu? O Jezus, jakie to nudne. Na której wygląda jak odchudzona na guzik, czy nie miała materiału do wyglądu przed. Mimo, że w wywiadzie jest napisane, że ja nie jestem odchudzona. Mnie telewizja poszerza. Ja naprawdę mam 36 rozmiar. Powiedz im, że ja nie jestem, wiesz, no. Mogę złapać w pasie. Naprawdę. I tam absolutnie nikt mnie nie wychudził. To po prostu jest kwestia światła i ubrania mnie. No, mam spódnicę. Ale na twarzy jesteś lekko zretuszowana. Mam ci pokazać kilka min. No. Ale właśnie zaczęłaś robić tak. No więc jest parę min, które ja robię w standardzie, co. Poczekaj, bo to było dobre. To, to mi Ania Przybylska sprzedała tą minę, że się robią bardziej takie ostre rysy. Ale jak ktoś zna moją twarz i wie, jak ją rozświetlić i jak ją sfotografować, to wyglądam zajebiście. Niewiele informacji na temat twojego życia prywatnego przecieka do mediów. Nie, ja trochę opowiadam, no, że mam partnera życiowego i mam córkę i mam sukę i wiesz, jestem zaangażowana w różne akcje i opowiadam. A gdzie jest granica? Do którego momentu będziesz mogła mówić? No wiesz, no nie będę opowiadała, co robimy w sypialni, ani nie będę opowiadała, wiesz... Z tych rzeczy, które się dzieją w mediach, które widać, jak ludzie opowiadają, czego ty byś nie zrobiła? No nie zrobiłabym ustawki. Nie zrobiłabym ustawki, tak jak proponowali po urodzeniu Oli, żeby się ładnie ubrać i żeby pójść do parku i zrobić sobie zdjęcia z panem Piotrem i z pieskiem i z tym i ładnie się ubrać, wtedy będę miała z głowy na rok paparazzi. A nie zrobisz sobie dlaczego? No bo no nie chcę oszukiwać ludzi. No jeżeli ktoś chce mi zrobić zdjęcia pod tytułem paparazzi, no to nie zrobię paparazzi. A jeżeli chce się ładnie obfotografować, no to mam wtedy sesję w twoim stylu w jakimś innym czasopiśmie i albo się decyduję na zdjęcie rodzinne, albo nie. Ja akurat nie chcę pokazywać ani córki, ani męża, on nie ma potrzeby, a ona jeszcze nie wie, czy ma potrzebę uczestniczenia w tym, w czym ja uczestniczę. Mogą się pojawić... Suką się fotografuję bardzo często. Mogą się pojawić paparazzi, jak wystąpisz w Tańcu z Gwiazdami. Wystąpisz, czy nie? Na początku mówiłam absolutnie nie.
Ale różne rzeczy się dzieją w życiu. Jest komornik, czasem nie ma pracy i czasem muszę spłacić kredyt, więc być może gdyby się okazało, że nie mam na życie, to bym wystąpiła w tym Tańcu z Gwiazdami. Ale nie dlatego, że Taniec z Gwiazdami jest B, nie chcę wystąpić. Tylko mnie nie kręci taniec. Gdyby było Bieganie z Gwiazdami, uwierz mi, byłabym tam. Jak napisałem, że będzie u mnie Kasia Bujakiewicz, to powiedzieli, musi zaśpiewać swój największy przebój. Ja mówię, nie, dibidibidą. Nie, no to już było. Było, no śpiewałam. Dibidibidą, nie, to jest... Dibidibidą, no może być. Dibidibidą, jest jak w niebie, jak co noc odwiedzam ciebie. Wiesz, dobrze wiesz, że znów mnie chcesz, bo dibidą, pieszczę cię, twoje ciało kusi mnie. Tak, tego chcę całować cię. Tak mi dobrze, gdy czuję, jak namiętnie całujesz ciało me. No nie będę się tu wydzierała, wiesz, na cały głos, ale no to był hit. Jedno z pytań było, ja zgooglałem, bo nie wiedziałem, o co chodzi, gdzie jest Ace? Nie wiem, zniknął. Właśnie nie wiem. To raper, z którym się spotykałaś kiedyś? Tak. Nie mam pojęcia, co z nim jest. Zupełnie. Gdzieś zniknął, nagrał kilka fajnych kawałków i zniknął. Nie wiem, by trzeba było PZ-a zapytać. Pewnie coś więcej wie na ten temat. PZ? Tak. Współpracował z nim? Oni się kumplowali po prostu. A. Więc tam pewnie coś wcześniej współpracowali, ale... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nikt nie wie. Poznań też nie wie, co z Ace'em się stało. Ostatnio głośno, może, już jakiś czas... Może ma taki brzuch, rodziny, dzieci i pracuje dla jakiejś firmy internetowej. Dlaczego internetowej? Bo on go kręcił zawsze internet, bo chciał pracować w ten sposób, żeby nic nie robić i że myślał, że w internecie to tak akurat będzie. I? True. Nic nie robię, siedzę, przychodzą do mnie. Ja leżę, gość, pukę, ja wstaję, Boże, rozmawiam, wychodzisz, ja się kładę. Proszę bardzo, jest w internecie od razu, no. Moment. No. Ostatnio było głośno o tym, jak walczyłaś o to, żeby w przedszkolach były dodatkowe zajęcia. Jak się zakończyła ta sprawa? Powiem ci, że jestem rozczarowana, zmęczona i jest mi smutno. Bo się okazuje, że w naszym kraju tak naprawdę nikt nas nie słucha. I tak samo jak nie posłuchali ustawy o 6-latkach przeszła i jakby jesteśmy złymi rodzicami, nie zależy nam na dobru naszych dzieci. Tak samo tutaj jest tą ustawą przedszkolną. Ty miałeś rytmikę w przedszkolu, wszyscy mieliśmy. A angielski jest teraz jakąś koniecznością, bo ja, nie mówiąc po angielsku, czuję się jak debil. No i nie mówisz jesteśmy. Po angielsku? No nie mówię. No tam wiesz, się dogadam, ale nigdy nie miałam angielskiego. Więc wiesz, no uczyliśmy się rosyjskiego, dostałam 5, bo wzięłam udział w konkursie recytatorskim prozy i poezji radzieckiej i rosyjskiej. I też nie znam tego rosyjskiego, było kiedyś inne nastawienie, wiesz. Więc to są takie rzeczy, nie chcemy krzywdy zrobić dzieciom. Boże, ty jesteś taka... Co? Fajna. Walcząca! Ale walcząca, ale też ty nie grasz. Jak się zmienia życie kobiety po narodzinach dziecka? No się zmienia. No się zmienia, wiesz, ja mówię, to jest... Znowu zacytuję Anię, którą mam nadzieję tu zaprosisz, powiedziała, że przyjdzie. Pokazała mi swoje trzecie dziecko, bo Oliwia i Szymon są dzieckiem jakby... Jak oni byli bardzo młodzi. A Jasiu jest... Mówi, masz świadome macierzyństwo. I tam taki szalony, po prostu, wiesz, widziałam jej dwójkę dzieci, która była bardzo spokojna, bardzo fajna i tutaj taki wariat po prostu, wariat nie do zatrzymania. Świadome macierzyństwo. Co cię najbardziej denerwuje w ludziach? Wiesz co, agresja. Nie lubię agresji. Teraz taka jest, wiesz, jak gdzieś jedziesz za granicę, to ludzie się do ciebie uśmiechają. Wiesz, nawet jak jadę do Kołobrzegu, tam jest mnóstwo Niemców i jak ktoś się uśmiecha do mojego dziecka, bo właśnie biegnie z krzykiem przez hotel, to wiem, że jak ktoś się uśmiecha, to jest raczej Niemiec. A my jesteśmy ciągle obrażeni, jacyś zdystansowani, czegoś nie wypada, na kogoś się gniewamy, o coś się denerwujemy. Wydaje mi się, że tak nie nienawidzę tego, takiej agresywności w ludziach, że wiesz, że nie można się do nikogo uśmiechnąć tak po prostu, bo albo jesteś zboczeńcem, albo jesteś jakąś kretynką, albo jakaś nawiedzona jesteś. Jesteśmy tuż po Sylwestrze. Jakie plany noworoczne? Plany noworoczne?
No kolejna seria lekarzy, to są takie moje plany. A co robiłeś w Sylwestra? No słuchaj, taka impreza. Co ty mówisz? Jesus. Jak latte i plecy. Siedzę w Dubaju w ogóle właśnie w tym momencie. Cudownie, ale pięknie. No a ty gdzie się bawiłeś Sylwestra? W domu. Kacyk jeszcze? Nie, bo nie piłam alkoholu. Nie piłaś. No mnie trochę się... Nie piłam. Szumi. Oj. Nie piłam delikatnie wino, szampan i tym podobne. Mieszasz? No ale to w takich ilościach to nikomu nie zaszkodzi. Już wymieszałam w swoim życiu dużo. Świecisz się troszkę. W sensie jakiś brokat masz tu. A, to po Sylwestrze! Po Sylwestrze brokat, no. Co mówiłeś? Jak to było? O. Jeszcze nie, jeszcze jest tak usta. No nie wiem, no są takie miny, moja koleżanka, która jest po prostu, wiesz, uczestniczy w sesjach, mówi, znam tą minę twoją. Nie, to najlepsza to jest taka, jak ktoś sobie chce powiększyć usta w trakcie robienia zdjęcia. Nie, nie. To otwiera się lekko usta i dmucha. To ładne. To działa. Jedziesz, tylko równo, bo się skrzywiły trochę. Tak, nie, ale delikatnie. A czemu delikatnie, jak tak o duże? No bo wyglądają wtedy wargi, to lepiej jak delikatnie. No więcej, to wszystkie wyglądają teraz, niestety. A ty coś robiłaś sobie? Nie, ja takie mam. Nie mówię o ustach, tylko in general. Nie powinnaś, nie wyglądasz świetnie! A propos twojego męża boksera, ale... No właśnie. Życzę ci zdrowia. Dziękuję bardzo. Oraz dużej ilości pracy. Dziękuję bardzo. Bardzo spokojna była to rozmowa. Dużej. Wystarczającej ilości pracy. Dziękuję pracy. Dziękuję bardzo. Tak. Bardzo była to spokojna rozmowa, ale tak na kacu, tak sądzę. Na kacu, sylwestrowym, tak świątecznie. Jeszcze widzę te pytania. Ale nie, no bo to jest taki, wiesz, sobie wytniesz, co będziesz chciał, ale to jest tak, że jeżeli... Ty chcesz się o mnie czegoś dowiedzieć, zadajesz pytania, to ja ci odpowiadam. I odpowiadam ci spokojnie. Mhm. Bo jak zaczniemy się wygłupiać, to niczego się nie dowiesz. A u Kuby jest zupełnie coś innego. Tam się wygłupiamy, robimy wspólnie show. Nie, u mnie zawsze są spokojne rozmowy. O nic nie chodzi. Pożegnamy się jeszcze tak oficjalnie. Aha. Pa, pa, pa. Żegnamy się. Pa.